Dzień dobry, witam, Piotr Dudek. Dzisiaj zaprezentuję Państwu kolejny film z serii pod tytułem Cięcie i formowanie krzewów winorośli. Film poświęcony jest formie klasycznego rojata. Klasyczny rojat to taka forma, która oparta jest na stałym wieloletnim ramieniu, na którym znajdują się węzły krzewienia. Łozę na tych węzłach krzewienia tniemy bardzo krótko na 2-3 pąki. Wynika z tego, że jest to forma dedykowana do odmian, które dobrze owocują na pierwszych trzech pąkach z łozy. Na zdjęciu widzimy krzew po drugim pełnym sezonie wegetacyjnym. Taki krzew zbudowany jest u mnie zwykle z krótkiego pnia 40-50 cm maksymalnie długości i od 2 do 4 łóz, z których formuję przyszłą formę krzewu. Brązowa strzałka wskazuje właśnie ten krótki pień, natomiast zielone strzałki wskazują w tym przypadku 3 łozy, których użyję do formowania krzewu. Jest jeszcze biała strzałka, która wskazuje zaschnięty odcinek pnia, który został przez krzew odrzucony. Z tak prowadzonego krzewu zwykle możemy wyprowadzać docelową formę na kilka różnych sposobów. Teraz zaprezentuję sposób, w którym decyduję się na najniższy z możliwych pni dla tej formy. Dlatego na ramię stałe wybieram najniższą łozę. Jest to łoza oznaczona żółtymi strzałkami. Taką łozę przycinam na docelową długość planowanego ramienia stałego i umowne miejsce przycięcia oraz tą łozę wskazują właśnie w prawym górnym rogu żółte strzałki. Z pozostałej części pnia i jednej z łóz, konkretnie lewej, tej niżej wyrastającej od tej drugiej, uformuję pierwszy czop krzewienia. Jak już wspomniałem, są to 2-3 pąki, więc zielone strzałki wskazują właśnie miejsce przycięcia lewej łozy nad trzecim pąkiem. Druga zielona strzałka wskazuje czop, który pozostanie na pniu jako już stały czop krzewienia. Czerwone strzałki wskazują niższe miejsce przycięcia końcówki pnia, a druga strzałka wskazuje część krzewu, która zostanie usunięta. Po wykonaniu tych trzech cięć uzyskamy formę, wstępną formę już klasycznego rojata, którą narysowałem na rycinie po prawej stronie. Na tym zdjęciu i na rycinie widzimy sposób prowadzenia tego krzewu w trzecim sezonie wegetacyjnym. I tak, patrząc od lewej strony, na uformowanym czopie krzewienia wyprowadzam dwie latorośle, z których na wyższej, przeznaczonej po sezonie do wycięcia, spróbuję dokonać kontrolnego owocowania dla tego krzewu, natomiast niższą nie obciążam owocowaniem i będzie ona przeznaczona na odnowienie czopa, o czym później.
Na ramieniu stałym wyprowadzam docelową ilość latorośli, taką ile planuję mieć na tym ramieniu kolejnych węzłów krzewienia. No, w tym przypadku przyjąłem, że będzie to 6. Znaczy jest to dość dużo, ale to w zależności od odmiany. 6 na stałym ramieniu plus jeden, który już był uformowany w poprzednim sezonie, czyli łącznie 7 czopów krzewienia jest zaplanowanych dla tego krzewu. Na dole widzimy rycinę, która może nieco jaśniej jakby przedstawia cały krzew w okresie wegetacyjnym trzeciego sezonu. To zdjęcie przedstawia nam sposób cięcia krzewu po zakończeniu trzeciego sezonu. Omawianie zacznę od pierwszego czopu krzewienia po lewej stronie, a więc czerwona kreska, którą wskazuje czerwona strzałka, oznacza miejsce cięcia czopa po sezonie. Jak widzimy, wycinamy część czopa łącznie z łozą, na której było grono kontrolne. Drugą łozę, która wyrastała z tego czopa niżej, tniemy ponad drugim, trzecim oczkiem. No i to będzie dalsza część tego czopu, która zaowocuje, będzie nam wyda owocujące latorośle w kolejnym, czwartym sezonie. Co natomiast robimy na tym ramieniu stałym? A więc na tym ramieniu stałym latorośle wszystkie były bez owocowania. Liczymy na to, że uzyskamy w sezonie silne łozy, z których uformujemy pierwsze odcinki czopów krzewienia na dalsze sezony. Strzałki wskazują miejsca przycięcia kolejnych latorośli na czopy. Rozłożenie tych czopów, no to tak średnio przyjmuje się 15-20 cm jeden od drugiego. Dobrze jest, jeżeli uda nam się na te czopy wybrać pąki, które wyrastają z jednej strony łozy. No to jest taka teoria czopowania się łóz i nie będę w to wnikał, ale dobrze by było, gdyby udało się w ten sposób właśnie wybrać pąki, które wyrastają tylko z jednej strony, a odrzucić wszystkie, które wyrastają z innych stron tej łozy. No i jak widzimy na rycinie uformowaliśmy 6 młodych czopów na tym ramieniu stałym i po lewej stronie mamy ten pierwszy czop, który jest o jeden sezon starszy. Dla lepszego zobrazowania prowadzenia krzewu w czwartym sezonie robię to już na rycinie, a nie na zdjęciu. Jak widzimy, z każdego czopa wyprowadzamy po 2 latorośle. Na latoroślach wyższych staramy się już wprowadzać owocowanie, natomiast latorośle niższe raczej pozostawiamy bez owocowania, gdyż będą one jakby potrzebne nam w kolejnym sezonie i dobrze by było, żeby wyrosły silniejsze. Tutaj jest takie założenie, że 14 latorośli. Jest to dużo i jeżeli mamy zbyt ciasno, no to po prostu możemy na przykład z co drugiego czopa wyprowadzić tylko po jednej latorośli i w takiej sytuacji staramy się wybierać latorośla wyrastające z czopa jak najniżej, żeby ten czop nam nie uciekał. Jak mówię, to już jest jakby sytuacja zależna od miejsca, czyli od długości tego ramienia stałego, zależna również od odmiany,
jak duże grona wydaje i jak mocno obciąża się owocowaniem, to ta liczba latorośli jest właśnie od tego uzależniona i to już powinniśmy indywidualnie dobierać dla danej odmiany czy danej długości formy rojata. Po czwartym sezonie tniemy krzew w sposób, który jest właśnie widoczny na tej rycinie. Ponownie, podobnie jak poprzednio, przycinamy czop pomiędzy łozami. Łozę górną owocującą usuwamy, dolną przycinamy natomiast na dwa pąki i tak postępujemy z każdym czopem. No i tutaj mamy schematyczny wygląd formy po czwartym sezonie. Przybywa nam już jakby drewna na tych czopach. Po piątym sezonie prawdopodobnie przybędzie nam kolejny odcinek czopa i te czopy będą jakby coraz wyższe. Odmładzanie czopa odbywa się w ten sposób, że w którymś tam kolejnym sezonie prawie zawsze wybijają nam w niższej części czopów tak zwane wilki i wówczas, jeżeli taki wilk się pojawia, to go nie wycinamy, ale prowadzimy przez cały sezon i wycinamy wówczas cały czop, a ten wilk zastępuje nam czop, który zdecydowanie cofa się w kierunku ramienia. Nie należy się obawiać, że na wilku nie będziemy mieli owocowania. Będziemy mieli, powstaje z niego pełnowartościowa łoza, na której pąki są płodne. I na zakończenie zaprezentuję jeszcze inny wariant wyprowadzenia formy rojata z tego samego krzewu. Tym razem decyduje się ja na jak najwyższy możliwy pień z tego krzewu, w związku z tym na ramię stałe wybieram łozę, która wyrasta najwyżej z pnia. Tą łozę wskazują żółte strzałki. Wyższa strzałka wskazuje miejsce przycięcia. Niższa oczywiście wskazuje tą część łozy, która będzie przeznaczona na ramię stałe. Czop krzewienia w tej sytuacji, podobnie jak w poprzedniej, formuje z łozy lewej. Tutaj miejsce przycięcia jest takie samo jak w tamtym przypadku. Wskazują czop i to miejsce przycięcia wskazują zielone strzałki. Czerwone strzałki natomiast wskazują łozę najniższą, którą wycinamy w całości. Przypomnę, że przy poprzednim wariancie właśnie z tej łozy formowaliśmy ramię stałe. I tym sposobem uzyskujemy formę identyczną jak za pierwszym razem, tylko tyle, że pień jest nieco wyższy. No i teraz, która z tych metod jest lepsza? To już indywidualne uznanie, że tak powiem, ogrodnika, któremu to co pasuje i w zasadzie są to równorzędne formy. Dodam jeszcze tylko, że można również formować z tego krzewu formę rojata w lewą stronę, wówczas oczywiście łoza oznaczona zielonymi strzałkami powinna zostać wybrana na łozę, na ramię stałe, a na czop krzewienia tak naprawdę możemy wybrać zarówno łozę oznaczoną żółtymi strzałkami, jak i łozę oznaczoną czerwonymi strzałkami i analogicznie, tak jak już wyjaśniałem, dokonujemy cięcia i powstaje po prostu forma rojata skierowana w stronę lewą. To tyle miałbym Państwu do przekazania co do formy rojata na pojedynczym ramieniu.
Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału. No i pozdrawiam serdecznie. Do następnego filmu.